Tak, jutro czwartek. Radio Goncita, proszę być z nami. Jako kraj pełnym dobrobytu. Tak, o to, co ale tylko legenda. Na przykład, gdy polscy chłopi, którzy po przyjeździe do Ameryki... No gadaj, czemu nie gadasz? Polski do swoich rodzin pozostawionych tutaj. No i oni na tych zdjęciach wyglądali tak jak ci, którzy w Polsce z kolei uznani za bogactwa, przynajmniej dla tej lokalnej ludności, czyli dziedzic z dworu, prawda? Więc ta pamiętali ją, że była ubrana w chustkę i chodziła boso, była w tym momencie ubrana tak jak pani z dworu, czyli miała kapelusz, suknię i buty na obcasach. I to powodowało właśnie tego rodzaju kulturową kalkę, kulturowy stereotyp Ameryki czy Stanów Zjednoczonych, który do dzisiaj zresztą w pewnym sensie funkcjonuje. Opowiadam o tym dlatego, żeby pokazać, jak ważne są stereotypy w patrzeniu na inne narody i przede wszystkim trzeba się wystrzegać stereotypów. Czyli jeżeli nie chcemy być traktowani pogardliwie, to tak samo nie możemy traktować innych narodów stereotypicznie. W związku z tym nasza walka Polskiej Ligi Przeciw Niesławieniom to jest także walka ze stereotypami, bez względu na to, kogo one dotyczą. Także nie chcemy patrzeć stereotypicznie na Niemców czy Rosjan. Każdy naród ma złych i dobrych, prawda? Problem tylko polega na tym, że gdy dochodzimy do wnikliwego patrzenia na te kwestie, okazuje się, że istnieje pewnego rodzaju polityka historyczna obu tych państw, skierowana nie tyle przeciwko Polsce, chociaż w przypadku Rosji na pewno można powiedzieć, że przeciwko Polsce, co w bezwzględny sposób chroniąca czy promująca interesy tych państw. Tutaj można powiedzieć na przykład o Niemcach, że jest to bezwzględna polityka historyczna, która niestety idzie na konflikt z polskim interesem i z polską polityką historyczną. I tutaj dochodzimy do problemu tak zwanych polskich obozów koncentracyjnych czy polskich obozów śmierci, czyli to jest ten kolejny stereotyp, który wdarł się do świadomości ludzkiej już po II wojnie światowej, pomimo okropieństw, które powinny być zawsze pamiętane. Już teraz po tych 70 latach widzimy, że pamięć o prawdzie się zaciera, stąd są rozmaite bezczelne jednostki bez sumienia, które w sposób świadomy używają tego określenia, a inni powtarzają to właśnie utrwalając zakłamany stereotyp. Taka jest jakby nasza diagnoza, nasz pogląd na ten temat. No i stąd też nazwa fundacji naszej organizacji Polska Liga Przeciw Niesławieniom, no jest po prostu nazwa bezpośrednio nawiązująca do Żydowskiej Ligi Przeciw Niesławieniom. Wprawdzie nasza nazwa po angielsku jest podobna, ale inna, bo po angielsku prawidłową angielszczyzną powinno się to nazywać Anti-Defamation League, czyli Polish Anti-Defamation League. No ale nazwa Anti-Defamation League jest zastrzeżona na całym świecie przez Żydowską Ligę Przeciw Niesławieniom. Stąd nasza nazwa po angielsku, której używamy w korespondencji, to jest Polish League Against Defamation. No i tutaj oczywiście ważne są dwa słowa, League i Defamation. I ponieważ Anti-Defamation League jest znana ze swojej skuteczności, no to w naszej korespondencji także używając tej naszej nazwy i nawiązując do tamtej nazwy, no widzimy pewną skuteczność użycia tej nazwy z tego względu, że jest właśnie w ten sposób kojarzona. No to ostatnio mieliśmy taki przypadek, że pewna niewiasta coś obelżywego na temat Polski napisała przy okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz na Twitterze i gdy wysłaliśmy do niej upomnienie, że jest pod obserwacją właśnie Polish League Against Defamation, no to tak się przeraziła, że natychmiast zlikwidowała konto i na Twitterze i na Facebooku, a potem jeszcze przysłała list przepraszający. No tak to wyglądało. Panie prezesie, a gdybyśmy popatrzyli geograficznie na częstotliwość, skalę występowania takich zniesławień wobec Polski i Polaków, to one, czy można mówić o jakimś zogniskowaniu, czy one są rozproszone, jak to wygląda? To zależy od okresu roku, a konkretnie od rocznic, które są obchodzone. No na przykład pod koniec listopada, czy w ogóle przełom października, listopada, bardzo dużo tego rodzaju określeń, ale też bardzo dużo to nie znaczy, że setki, ale od kilkunastu do kilkudziesięciu
Trzeba to odróżnić, te problemy związane z różnymi substancjami psychoaktywnymi od tymi, które są, zagrażają ich życiu. No tak, no ale to, żeby to wszystko zrobić, to trzeba mieć rzeczywiście miejsce i czas. A nawet ważniejsze od tej całej infrastrukturalnej sprawy to jest chyba, że młody człowiek ma zaufanie po prostu. A przed chwilą też dzwoniła do nas kolejna nasza słuchaczka, pani Jolanta, która powiedziała tak, że pedagog szkolny reklamuje teraz w telewizji suplementy diety jako wyjście z problemu, jeśli dziecko jest osowiałe. Tak, jakby weźmiesz antydepresanty i zaraz ci przejdzie. Nie, tam chodzi o jakieś jakiś tam, nie wiem, coś tam, jakieś tam... ...niemieckich były i Niemcy zazwyczaj... Niemcy, o Niemcach, trochę o Niemcach, trochę o innych. Także widzicie Państwo, Rzecznik Praw Dziecka jest nawet. Zapraszamy serdecznie do Rzecznika Praw Dziecka. Taki, my w tej chwili to będziemy nad tym pracowali w naszym towarzystwie, tam taką ofertę z ministerstwa będziemy zgłaszali. Tam jest taki zintegrowany system, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, to się wszędzie właściwie powtarza we wszystkich krajach to, co sprawdzała tam nasza koleżanka Ola Kielan. Mianowicie, że tam jest telefon zaufania, czat od razu, wszystko jest całodobowe. Jest napisane 7-24, nie? A u nas jest tylko kilkanaście telefonów wybiórczych, całodobowych. Tam przykładowo w Zakopanem jest całodobowy telefon zaufania. W Olsztynie, w kilkunastu miejscach tylko. Podobno, ale tego nie sprawdzałem. Jest też taki duszpasterski, jeden telefon katolicki. Podobno jest całą dobę, ale musiałem to sprawdzić, bo większość z nich działa kilka godzin. Ale do czego zmierzam? No, chcemy też, żeby taki był dostęp tej młodzieży do różnych form, również też właśnie do internetu. I jest też takie, były kiedyś badania 3 lata temu, że na 5000 różnych, ale anglojęzyczne, to 70% to były niestety jak popełnić samobójstwo, a nie jak pomóc. Znaczy było mało pomocowych portali. Teraz się to podobno zmienia, choć oby tak dalej. I jest też taka, my z policją rozmawialiśmy w tej sprawie, i podobno można niektóre strony zablokować dosyć łatwo. No ale to się robi? Te telefony, znaczy chcą, znaczy jest taka opcja, żeby te strony, które są negatywne, które, mówiąc tak, no, kolokwialnie, namawiają do samobójstwa, do zachowań samobójczych. Mówią, że na przykład, co trzeba robić, żeby sobie odebrać życie, ile trzeba, bo na przykład jest też ten plus, że młodzież nie wie, ile tych tabletek zjeść, jaka jest dawka tak zwana letalna, jak się teraz mówi, kiedyś mówiło się śmiertelna. I to jest też plus, bo wtedy jest tylko próba samobójcza, nie? Ale nie, może, nie na tych stronach mogą wyczytać, ile ma tych pieprz, przepraszam. Ale czy to nie jest tak, że prawo w Polsce dopuszcza, żeby ktoś w internecie informował o tym, jak odebrać sobie życie? No więc właśnie, bardzo słusznie pan mówi niestety, ma pan rację. No
że prawnie, chcemy, żeby prawnie. Jest to, no próbujemy w tym kierunku coś dać. Myślę, że się tak nie do końca da. W sensie takim, że istnieje tak dużo grup i tak dużo forów, i tak dużo zamkniętych forów, na które trzeba się zalogować, mając konkretne możliwości do tego dostępu, których dzieciaki, nie tylko dzieciaki, namawiają się, podpowiadają sobie. Jak zaczynaliśmy robić kampanię, taki research, takie przejrzenie internetu pokazało, że po prostu bardzo trudno jest znaleźć tak naprawdę pomoc, kiedy jest mi źle, kiedy jest mi smutno, ale to jak się zabić i co zrobić, jakby, to nie jest problem, żebym dostał przepis na śmierć. Ale wejdę pani słowy. Jak pan doktor mówił, pytałem o te dobre praktyki, że jak rozumiem na przykład społeczeństwo, w którym jest jeden czynny 24 godziny na dobę, od poniedziałku do niedzieli, numer telefonu, który jest reklamowany, nie wiem, w mediach i każdy młody człowiek wie, że jeśli czuje się naprawdę źle, to jest ten jeden numer telefonu, po który może zadzwonić. Tak, bardzo to przypomina sytuację z działaniami antyprzemocowymi w Polsce. Kiedy okazuje się, że ta najprostsza rzecz możliwa, czyli numer telefonu, pod który mogę zadzwonić, jest jakimś istotnym, zasadniczym przełomem, że to okazuje się, że wielu ludziom ratuje życie. Ale w międzyczasie pod nasz numer 22 44 044, czyli do Radio Tok FM, kilka chwil temu zadzwoniła kolejna słuchaczka, która za samobójstwa młodych ludzi, dzieci, wini rodziców. Powiedziała, że zanikają rodzinne zachowania, nie spożywa się wspólnych obiadów, w mieszkaniu nie ma nawet stołu, zmieniło się wychowanie dzieci w rodzinie. Czy da się tak obronić taką tezę? Wie pan co, ja bym bardzo unikała takiego myślenia stereotypowego, trochę ogólnie szukania winnych, w sensie samobójstwa przede wszystkim są wieloczynnikowe, tak, wieloaspektowe. Nigdy nie jest tak, że ta młoda osoba się zabija, bo winna była mama, bo winny był tata. To jest tak, że środowisko szkolne, środowisko rówieśnicze, środowisko rodzinne, tak to wszystko kształtuje tego młodego człowieka. No dobrze, dobrze, tylko musimy te główne i najczęstsze powody znajdować po to, żeby umieć profilaktykę, jaką pan jakby nie możemy obwiniać jednostkowo, nie możemy powiedzieć, że Dominik się zabił, ponieważ winna była jego mama, bo to jest po prostu absurd. To nie jest tak. Oczywiście ona mogła zareagować, mogła to zobaczyć, nie zrobiła tego, ale to nie znaczy, że nie była winna. Oczywiście takie czynniki, które tam były wypisane, także zanikają relacje międzyludzkie, zanikają objawy chociażby wspólne, czy takie budowanie więzi, spędzanie wspólnego czasu ma kolosalne znaczenie. Oczywiście, że jakby w tym należy, że zapominamy właśnie o rozmowie, o takim zwykłym spędzaniu wolnego czasu wspólnego, czy komunikowaniu się z tym dzieckiem, po to, żeby właśnie móc zauważyć, że ono chociażby się zmienia, tak, że ono ma chociażby cierpi na bezsenność, bo tego też możemy nie zobaczyć, żyjąc w szybkim tempie. Tak, ale państwo się zajmują tym tematem, czy jak państwo trafiają na takie proste wytłumaczenia, które pojawiają się, to sytuacja ekonomiczna na przykład w naszym kraju, albo w tej konkretnej rodzinie, taka bieda spowodowała, że ktoś odebrał swoje życie. To państwo reagują właśnie w taki sposób, jak to jest zbyt uproszczone. Po prostu zbyt uproszczone. To nie jest, to nie jest jednoczynnikowe zachowanie. Człowiek decydujący się na śmierć, to nie jest tak, że jestem biedna, zabijam się. Nie wiem, mam taką mamę, zabijam się, no dobrze, czy dostałem jedynkę i się zabiłem. Ja rozumiem, że to jest wieloczynnikowe, że to jest kompleks, prawda? Ale ktoś mógłby zapytać, a czy są jakiekolwiek dane ilościowe tak porównane, żeby pokazać, że faktycznie okazuje się, że ludzie zamożniejsi rzadziej popełniają samobójstwa, a ludzie mniej zamożni częściej. Bo ktoś może być niedowiarkiem, no tym Tomaszem niewiernym i chce zobaczyć te tabelki z liczbami. Nie. Panie redaktorze, no mam taki przykład, kumulacji tych czynników. Przykładowo jest taki przykład człowieka, który zarabiał 30 tysięcy miesięcznie, ma maklerem, który po prostu, no to był zdrowy psychicznie, no, kupił sobie super samochód, kupił mieszkanie, nabrał kredytów i tak dalej, no i stracił pracę. I zaczęła się tragedia. No żona mówi, to już nieudacznik, rozwiódł się, znaczy zaczął pić. I na końcu się pojawiła depresja, czyli to była cała kumulacja, tamten proces trwał pewnie rok, dwa, nawet więcej, palą papierosy, ale to nieważne, no wszystko. Ten człowiek po prostu, to jest też związane z rolą. Pan się pytał, dlaczego mężczyźni częściej, no bo jest też ta rola mężczyzny niby, który powinien dom utrzymać i tak dalej, nie?
A są też te biedne matki, które na przykład nie dają sobie rady i mówi, że to dziecko nie będzie miało przyszłości, zabija te dzieci i sama się popełnia samobójstwo. Myśmy na ten temat niedawno rozmawiali, na temat tak zwanych samobójstw rozszerzonych. To są straszne tragedie, są rzadkie, ale straszne. I tam też jest zespół czynników i można powiedzieć, że jest taki czynnik główny, sprawczy. Może to być bieda, wcale tego nie neguję. Może to być bieda, ale ona jest jakby ostatnim łańcuchem, tam jest ileś czynników. No, przykładowo bezrobocie było kiedyś 2,5 miliona. Osoba bezrobotna, ta, która popełniła samobójstwo, to była tylko czynnik ryzyka, tylko dwukrotnie wyższy od przeciętnego. Jednak większość sobie radziła z tym, że oczywiście ten bezrobocie w pierwszej chwili bardzo źle działa i wpływa na to. Ale mówimy o młodzieży. Przepraszam, nie tak. Chciałbym odejść od tematu. Przepraszam, panie redaktorze. O młodzieży i o dzieciach. Dla mnie najważniejszym czynnikiem, który należy podkreślić, jest to, że ponad 90% tych dzieciaków tak cierpi na depresję, która popełnia samobójstwo. I jakby ta depresja jest tym aspektem, na które należy zwrócić uwagę, przez co rozumiem właśnie zmiany nastroju, trudności w wyrażeniu smutku, trudności radzenia sobie z trudnymi emocjami, unikanie bardzo duża presja, presja czy rówieśnicza, czy presja społeczeństwa, czy presja rodziców, jakby w życie w przewlekłym stresie już tak naprawdę dla tych młodych ludzi, kiedy oni są jeszcze młodzi, kiedy jeszcze nie mają też narzędzi radzenia sobie z tym stresem, a są wrzuceni, po prostu musisz być najlepsza, musisz iść na dobre studia. Ja słyszę od dzieciaków, że jak nie pójdę na studia, to będę bezrobotny, a będę bezdomny. Jakby tutaj studia, bezrobocie, bezdomność, nie? Tutaj nie ma nic pośrodku. To jak jest pani takie, myślę, rozmawia z takim młodym człowiekiem, który właśnie coś takiego mówi? Wie pan co, zaczynam rozmawiać z nimi tak po prostu, jakby, a dlaczego jest tak, że jakby tak to widzisz, a co czujesz, kiedy o tym myślisz, czy na przykład boisz się tego, że może się zdarzyć tak, że nie wiem, nie zdasz egzaminu gimnazjalnego, a co będzie wtedy, nie? I jakby, czy faktycznie, jakby, co się wtedy stanie, jakby, czy przestaniesz chociażby istnieć, nie? Bo dla tych dzieciaków to jest takie myślenie jeden-jeden, ja nie zdam, będę bezrobotny, ja będę bezrobotny, będę bezdomny, tutaj nie ma nic pośrodku. Więc, ale często taka rozmowa o emocjach, po prostu taka rozmowa jakby taka głupia, osoby z zewnątrz, która wchodzi, przychodzi do tej szkoły, jakieś, tak, która jest pójdę na studia, to będę bezdomny. Co ona za głupoty gada? Co to jedno z drugim ma wspólnego? Ludzie w ogóle nie mają zielonego pojęcia, ani ci, którzy są bezdomni, ani ci, którzy mają chodzić już z domu, bo nakradli, ci z ratusza, co strasznie głupi. Co to ma wspólnego? Ludzie sobie różnie dają radę, w różny sposób sobie dają radę. Albo zrobię to, to, jaką ja mam wiedzę, no to wiem, że ludzie w różny sposób sobie dają radę. Nie, nie, wyłączymy tych Żydów, bo to jest bez sensu. Kiedy pani takie rozmowy prowadzi, to czy dochodzi pani do takiego, jakiegoś momentu, kiedy... Bez sensu, bez sensu. Białorusko-rosyjski, ale także w skali Europy Środkowej, ogromne. 80 tysięcy wojska. Sądzi pan, że rzeczywiście Kreml może taki scenariusz rozważać? Rozważał. Rozważał i wydarzenia na Ukrainie nieco zmieniły charakter scenariuszy realizowanych przez Kreml. Zmieniły, ale to nie znaczy, że Kreml nie może wrócić do tego, bo dla Moskwy strategicznym kierunkiem jest Mińsk, nie Kijów. Najkrótsza linia potencjalnego ataku, zdaniem Rosji, mają rację, idzie przez bramę mińską, przez Białoruś. W związku z tym dla Rosji sama myśl, że Białoruś mogłaby się stać się państwem natowskim, no to jest najczarniejszy, najbardziej koszmarny sen. W zasadzie ta kwestia rozstrzygnęłaby istnienie Imperium Rosyjskiego, jednoznacznie. Przesunięcie się NATO oznaczałoby albo dezintegrację Rosji, albo musiałoby wywołać bardzo ostrą reakcję obronną, bo wtedy granica państw NATO znajdowałaby się w najbliższej odległości do jądra państwa rosyjskiego, do Moskwy. A to oznaczałoby, że to państwo byłoby wystawione na śmiertelne niebezpieczeństwo. Tak w każdym razie Rosjanie na to patrzą. Czyli tak naprawdę z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa teraz nawet nie państwa bałtyckie, tylko Białoruś. Mówię o bezpieczeństwie Europy, Polski.
Myślę, że Białoruś jest kluczem do sytuacji w Europie Środkowej. Stąd wszelkiego rodzaju reakcje, wszelkiego rodzaju pomysły, że Polska zaczyna wciągać do gry całą sieć państw w ramach modelu Grupy Wyszehradzkiej, zaczyna być atrakcyjna i zaczyna powoli właśnie swoją soft power wpływać na sytuację na Białorusi, to jest koszmarny sen w tej chwili dla Putina i dla elit rosyjskiej. Koszmarny sen i, tak jak powiedziałem na początku, bardzo ciekawa partia szachów. Trochę żeśmy tych pionków poprzesuwali, ale tak naprawdę to wielcy tego świata przesuwają figury i oni tworzą politykę. Ale nie zapominajmy o jednym. O polskiej racji stanu, o tym, że jesteśmy Polakami i powinniśmy postrzegać świat z polskiej perspektywy. Oczywiście, dla nas nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. I tą konkluzją zakończymy. Piotr Grochmalski z Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Reklama. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Czy historia jest łupem nieznaczących przypadków? Wyjaśnia Wiktor Świetlik. 10 lutego 1976 roku do konstytucji PRL wpisano to, co było wiadomo od dawna. Wasalski stosunek wobec ZSRR. Jak zmiana ta wpłynęła na naszą historię? O tym, jak polscy komuniści strzelili sobie w stopę, rozmawiam z profesorem Wojciechem Roszkowskim, historykiem. Polskie Radio 24, czwartek, 22:15. Nos Kleopatry. Autopromocja. Minęła 22. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Europa musi być lepsza niż dzisiaj, mówi prezes PiSu. Sprzeciwia się podziałowi na Europę dwóch prędkości. Oświadczenie prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zaprzecza, jakoby przejęła korzyści majątkowe podczas reprywatyzacji. Dobra. Wzrost gospodarczy w naszym kraju przyspieszy i to dynamicznie, przewiduje prezes NBP. Dobra. Dorota Wojtalczyk. Odpowiedzią na obecny kryzys w Unii Europejskiej jest jej reforma, tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Taką opinię Jarosław Kaczyński wyraził w wieczornym wywiadzie dla TVP Info, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Lider partii rządzącej jest przeciwnikiem Europy dwóch prędkości. No to jest pomysł na rozbicie, a w istocie likwidację Unii Europejskiej w dotychczasowym tego słowa znaczeniu. No i ci, którzy go podnoszą, muszą dobrać pod uwagę. Nie sądzę, żeby pani kanclerz była zwolennikiem tego rodzaju koncepcji, bo gdyby ona została przeprowadzona, no to długoletnia kariera polityczna i taka, można powiedzieć, światowa kariera polityczna pani Angeli Merkel, no, zakończyłaby się czymś bardzo niedobrym, bo rozbicie Unii Europejskiej to jest to pewnością wydarzenie, z którego nie można się cieszyć i które nie zostanie dobrze zapisane w historii, jeżeli by do niego doszło. Nie może być Europy czy Unii Europejskiej dwóch prędkości. Jarosław Kaczyński był też pytany o to, czy polski rząd poprze kandydaturę Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. We wszystkich znaczących sprawach w Unii, w tym w kwestii decyzji w sprawie szefa Rady Europejskiej, będziemy mieli jasne stanowisko. Zobaczymy, na ile będzie przyjęte przez innych, odpowiedział prezes PiSu. Nie przyjęłam korzyści majątkowej wskazanej w zawiadomieniu, które trafiło do prokuratury ani jakiejkolwiek innej. Tak oświadcza prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz deklaruje, że jest gotowa do podjęcia współpracy z prokuraturą. To oświadczenie ma związek z wszczęciem postępowania przez warszawską prokuraturę. Dotyczy ono przyjęcia w 2008 roku korzyści majątkowej. Chodzi o 2,5 miliona złotych. Według zawiadomienia do prokuratury mieli to zrobić prezydent stolicy lub jej zastępca. Sprawa ma związek z nieruchomością, na której są ogródki działkowe na Saskiej Kępie. Postępowanie zostało wszczęte po wezwaniu stołecznego radnego, członka Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jana Śpiewaka. Gronkiewicz-Waltz rozważa też podjęcie kroków prawnych, które mają na celu ochronę jej dóbr prawnych.
Dynamicznego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w naszym kraju spodziewa się prezes Narodowego Banku Polskiego. Profesor Adam Glapiński, przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, mówił to po posiedzeniu Rady. To jest drugi kwartał, w najgorszym wypadku połowa roku. Ale ja się spodziewam na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Wzrost inwestycji, wiązania środków unijnych i przyspieszenie wzrostu. I to przyspieszenie będzie dynamiczne, to znaczy bardzo duże będzie przyspieszenie. Także za cały rok będziemy mieli jakieś 3,5, 3,6, czyli bardzo blisko potencjalnej ścieżki wzrostu, zrównoważonego wzrostu. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Profesor Glapiński podtrzymuje swoją wcześniejszą ocenę, że w najbliższym czasie najlepsza wydaje się strategia polegająca na obserwowaniu gospodarki i niezmienianiu stóp. Prezes Banku Centralnego uważa, że w tej chwili nie ma powodów do podwyżki stóp procentowych. Podstawowa stopa NBP wynosi 1,5%. Jak zahamować falę migrantów? O tym dyskutowali w Wiedniu przedstawiciele rządów 15 krajów położonych na trasie uchodźczego szlaku bałkańskiego. Zdecydowali o rozpoczęciu przygotowań do wspólnego planu bezpieczeństwa. Wiedeńska konferencja odbyła się niemal dokładnie rok po zamknięciu szlaku, którym do Europy, głównie do Niemiec, przedostało się setki tysięcy uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstw Obrony i Spraw Wewnętrznych. Głównym celem obrad było rozpoczęcie tworzenia konkretnego planu, który miałby zapewnić skuteczniejszą kontrolę na granicach. Chodzi przede wszystkim o poprawę koordynacji działań i wzajemną pomoc. Austriacki minister spraw wewnętrznych Wolfgang Sobotka zwrócił uwagę, że mimo drastycznego spadku liczby migrantów wybierających szlak bałkański, wciąż nie udają się go całkowicie zabezpieczyć. Tylko w styczniu do Austrii przybyło około 1500 migrantów. Wolfgang Sobotka podkreślił, że trzeba być przygotowanym na ewentualne załamanie się unijnego porozumienia z Turcją w sprawie uchodźców, co może pogorszyć sytuację. Szczegółowy plan ma być przedstawiony na przełomie kwietnia i maja. Z Wiednia relacjonował Adam Czartoryski. Na koniec o nowym serialu Telewizji Polskiej. Będzie zatytułowany Wojenne Dziewczyny i będzie opowiadał o II wojnie światowej. Głównymi bohaterkami są trzy młode kobiety, które włączają się w walkę przeciwko okupantowi. Marysia, Ewka oraz Irka, tytułowe wojenne dziewczyny, zaskakują swoją odwagą, siłą, także determinacją. Świat wojny widziany z perspektywy kobiety sprawia, że w serialu pojawia się wiele wzruszających i pełnych emocji scen. Opowiadają o tym główne bohaterki. Każda z naszych bohaterek przechodzi dużą przemianę w obliczu tej sytuacji, w której się znajdują. Aleksandra Pisula w serialu gram rolę Marysi. Jest to bardzo spokojna dziewczyna, która właściwie skrywa swoją drugą osobowość. Serial jest ciekawy o tyle, że opowiada o kobiecej odwadze. Vanessa Aleksander wcielam się w postać Ewki w serialu Wojenne Dziewczyny. Pokazuje też kobiecą wrażliwość. To zderzenie tych dwóch cech jest bardzo ciekawe. Reżyser Michał Rogalski uważa, że bohaterem może zostać każdy, bez względu na płeć. Ja jestem feministą, uważam, że po prostu czy mężczyzna, czy kobieta to człowiek i odwaga i jakaś taka brawura i determinacja nie ma płci. Aktorzy na planie musieli zmierzyć się z różnymi trudnościami. Aleksandra Pisula i Mateusz Rzeźniczak opowiadają o przygotowaniach do serialu. Ja na przykład gram tam altowiolistkę, a nie gram na tym instrumencie. Z altówką nigdy nie miałam nic wspólnego, więc właściwie moje przygotowania do gry na instrumencie, czy na przykład część serialu, ja gram po niemiecku, ja nie jestem niemieckojęzyczną osobą. Ja miałem dużo scen, w których prowadzę samochód i były to dwa różne samochody z lat 20. i 30. Także były to dosyć specyficzne samochody, ja musiałem się z nimi zapoznać. Potem już musiałem się z tym zmierzyć na planie, ponieważ musieliśmy też się poruszać po ulicy. Nie mogło być widać tego, że jest to jednak ulica Warszawy czy Lublina. Premiera serialu w Telewizji Polskiej 5 marca o 20.25. Prognoza pogody. To będzie mroźna noc od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 6 na południu kraju. W Kotlinach Górskich jeszcze większy mróz do minus 13 stopni i miejscami słabe opady śniegu. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami popruszy śnieg. Temperatura od minus 8 stopni w okolicach Suwałk do minus 4 w Warszawie i minus 1 w Krakowie. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 7 minut po godzinie 22. Mateusz Drozda przed mikrofonem Polskiego Radia 24. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Środa dziś w kalendarzu, 8 dzień lutego. Polskie Radio 24. Felieton. Tomasz Krzyżak. W polskiej debacie publicznej regularnie mniej więcej co pół roku wraca temat uchodźców. Temat niezwykle ważny, bo pomoc potrzebującym jest powinnością wynikającą z ogólnoludzkich wartości, niezależnie od tego, czy ktoś jest osobą więżącą, czy też nie.
Problemem naszej debaty nie jest jednak pomoc, a ukrywająca się za nią polityka. Temat uchodźców w ostatnim czasie jest doskonałym pretekstem do tego, aby uderzyć w rządzących. Z drugiej zaś strony rząd sam dostarcza swoim przeciwnikom amunicji do ostrzału, bo z niezrozumiałych do końca powodów rękami i nogami broni się przed przyjęciem tych, którzy naszej pomocy pilnie potrzebują. Nie jestem, podobnie zresztą jak zdecydowana większość Polaków, zwolennikiem otwarcia naszych granic przed falą uchodźców. Dobrze się zatem stało, że rząd nie zgodził się na przymusowe relokacje. Podzielam powszechną opinię, że lepiej jest pomagać na miejscu. Ostatnie wydarzenia, gdy wymyślono grupkę 10 sierot, której rzekomo nie chciał przyjąć rząd Beaty Szydło, traktuję wyłącznie w kategoriach politycznych, bo nie jest to pierwszy raz, kiedy politycy próbują posługiwać się dramatem ludzi do osiągnięcia zamierzonych przez siebie celów. To cierpiący ludzie, a nie jakaś zabawka. Ci ludzie za dużo wycierpieli, aby dzisiaj byli kartą przetargową. Choć z drugiej strony trzeba docenić władze Sopotu, Gdańska czy innych miast, które deklarują gotowość przyjęcia osób potrzebujących pomocy. Trzeba też zauważyć, że gdyby nasz rząd kilka miesięcy temu zgodził się na uruchomienie przez Caritas korytarza humanitarnego, dziś temat uchodźców pewnie by nie istniał, a jeśli nawet, nie budziłby tylu emocji. I tu działania rządu są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Dlaczego? Otóż dramat mieszkańców Aleppo w Syrii nie zaczął się dziś ani wczoraj. Trwa od wielu miesięcy. O podjęcie próby zatrzymania wojny wiele razy apelował papież Franciszek. Bez skutku. Międzynarodowa opinia publiczna przebudziła się dopiero wtedy, gdy dotarły do niej wieści, że rebelianci bestialsko mordują ludność cywilną, w tym kobiety i dzieci. Ale w obliczu tej zbrodni światowi przywódcy są bezradni. Bashar Assad z pomocą Rosji robi właściwie co chce, a Aleppo staje się dla świata wielkim wyrzutem sumienia, także dla nas Polaków. Ale kiedy tylko pojawia się temat uchodźców, polski rząd wydaje komunikat. Kiedy w lipcu o gotowość do przyjęcia potrzebujących pomocy apelował w Polsce papież Franciszek, pojawiły się tłumaczenia, że przecież przyjmujemy uciekających z Ukrainy. W temacie Aleppo politycy przypominają, że Polska finansuje pomoc humanitarną dla poszkodowanych przez działania wojenne. Padają sumy 58 milionów, 73 milionów. Nie inaczej jest teraz. Te tłumaczenia brzmią niestety jak próba uspokojenia sumienia. Bo przecież była szansa, moim zdaniem wciąż jest, aby podjąć próbę ocalenia chociaż jednego życia. Mowa o wspomnianych wcześniej korytarzach humanitarnych, na które biskupi w czerwcu usiłowali namówić rządzących. Chodziło o to, by ściągnąć do Polski kilkanaście osób z zagrożonych terenów, tych najbardziej potrzebujących, kobiety, dzieci. Gest symboliczny, który mógłby jednak pokazać Europie, że Polska, chociaż sprzeciwia się przymusowej relokacji, do tych najbardziej potrzebujących rękę wyciąga sama. Ale rząd namówić się nie dał. Podobno, przynajmniej jak twierdzą osoby uczestniczące w negocjacjach, premier Szydło jest za, ale napotyka na opór w resorcie spraw wewnętrznych, który z uporem twierdzi, że nie jest w stanie zapewnić tym osobom gwarancji bezpieczeństwa i nie jest w stanie sprawdzić ich pod kątem ewentualnego zagrożenia terrorystycznego. Tłumaczenie nieco kuriozalne, zwłaszcza, że za nami dość duża operacja Światowe Dni Młodzieży. Być może rząd potrzebuje więcej czasu, by się do przyjęcia potrzebujących przygotować. Bardzo w to wierzę i czekam. Zwracam przy tym uwagę, że mieszkańcom Aleppo można pomóc i Polacy są do tej pomocy gotowi, co pokazują choćby dane Caritas, która w październiku ruszyła z akcją Rodzina Rodzinie. W ciągu 4 miesięcy polskie rodziny objęły pomocą 1700 syryjskich i libańskich rodzin. Ostrożnie licząc, to ponad 5000 konkretnych osób. Czekając zatem cierpliwie na decyzje rządzących, warto pomóc chociaż tak. Trzeba tylko chcieć. Był to felieton Tomasza Krzyżaka. Tylko trzeba chcieć, Państwo, z tej konwencji. Tylko trzeba chcieć. 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 Tak. Radio Conchita. Gdy nadaje nasze radio. To FM Euro. Dobry wieczór, panie redaktor. Objęła pani swoją funkcję w październiku 2015 roku, czyli tu już mamy ponad rok. Pewnie czas na jakieś podsumowania, także na plany. Chciałabym najpierw zadać pani bardziej osobiste pytanie. Czy pamięta pani pierwszy film, który pani widziała? A teraz trudne pytanie, zaskoczyła mnie pani. To było w jakiejś absolutnie zamierzchłej przeszłości, całkowicie nielegalnie w Nowym Targu z moim przyjacielem. Dostaliśmy się na film przyrodniczy Śladami rysich pazurów. I to chyba był faktycznie pierwszy film, który oglądałam. Nie wiem, czy on powinien coś znamionować, ale to nie, to było pierwszy raz, kiedy byłam w kinie. Może tak to ujmę. A ile pani miała lat wtedy? No, myślę, że mieliśmy około 6 lat, może 5. Uciekliśmy z domu. Wtedy starszy brat mojego przyjaciela w tym kinie robił za jakiegoś pomocnika
pełnomocnika i on nas wpuścił na salę kinową i wiem, że mieliśmy szansę po raz pierwszy zetknąć się ze srebrnym ekranem. A pierwszy film, który zrobił na pani naprawdę wrażenie? Myślę, że takim filmem, który pierwszy raz poruszył we mnie jakieś najgłębsze emocje, to było Całkowite zaćmienie Agnieszki Holland. Pamiętam, że też byliśmy wtedy w liceum i to była wycieczka klasowa do kina. Oczywiście nie bez kozery namawialiśmy naszego wychowawcę, żeby wybrać ten właśnie tytuł. On był zupełnie nieświadomy, na co idziemy, a ja wtedy już miałam ogromną miłość do literatury, ale też dla mnie zawsze były bardzo ważne sprawy wolnościowe i równościowe. I ta nieprawdopodobnie piękna historia miłosna poruszyła mnie absolutnie. Pamiętam, że po filmie płakałam chyba przez godzinę. Nikt nie mógł do końca zrozumieć, o co mi chodzi, ani się ze mną porozumieć, ale było to faktycznie jedno z takich przeżyć totalnych. I na zawsze ten film będzie dla mnie bardzo ważny osobiście. No zresztą wspaniałą kreację jako Rambo stworzył tam Leonardo DiCaprio, prawda? Rzeczywiście jest to taka poruszająca historia. No tak zapytałam, bo ja zawsze, i to też mówiłam samemu twórcy, kiedy jeszcze żył, czyli panu Andrzejowi Wajdzie, że dla mnie takim filmem, który był absolutnym jakimś objawieniem w sensie takiego, że zmysłowo mnie bardzo dotknął, to była Brzezina Andrzeja Wajdy. Więc każdy ma taką jakąś swoją jakąś opowieść, ale to też jest właśnie już charakterystyczne, że mówi pani, że temat panią poruszył. To było takie połączenie wszystkiego przede wszystkim. No jednak to było jakiś czas temu. Nie oszukujmy się, nie wymieniajmy precyzyjnych dat. Ale myśmy wtedy byli w momencie wchodzenia w tą przestrzeń naszą wolności. Mieliśmy bardzo dużo różnych ideałów, a jednocześnie ciągle byliśmy mocno ograniczeni, w tym też ograniczeni obyczajowo. Otwarta rozmowa na temat, nie wiem, miłości homoseksualnej, czy w ogóle jakby równouprawnienie, pokazanie tej miłości jako równoprawnej, równie pięknej jak każda miłość, była w zasadzie wtedy zjawiskiem mocno niewyobrażalnym w społeczeństwie polskim tamtych lat. I to był taki moment dla nas w jakimś sensie przełomowy, że my możemy być dokładnie tym, kim chcemy i możemy zrobić wszystko. Także to był jakiś rodzaj też dla nas manifestu takiego wolnościowego. To, co wedle mnie, to przede wszystkim Rambo sobą wyrażał, myśmy się z tym niezwykle identyfikowali, a kreacja DiCaprio, no można powiedzieć, że porwała te nasze idealistyczne, młode dusze i zdecydowanie to był po prostu idealny film, idealnie zrobiony w idealnym momencie. A czego dzisiaj pani szuka w kinie jako widz? Tak naprawdę bardzo różnych rzeczy. Ja lubię kino świeże, nowe, intrygujące, ciekawe, ale lubię też kino no, czysto rozrywkowe. Więc to wszystko zależy od momentu. Ja dosyć eklektycznie podchodzę do oferty. Staram się oglądać wszystko, co jest możliwe do obejrzenia. No, polskie filmy w sposób naturalny oglądam wszystkie, które w danym roku powstają. Natomiast czy jest coś, co mnie specjalnie pociąga? Chyba nie ma takiego jednego gatunku. Ja bardzo jednak lubię, to oczywiście pewnie nie świadczy o mnie za dobrze jako pseudointelektualiście czy intelektualiście. Ja lubię elementy sentymentalne, tak? Lubię takie elementy, nie wiem, jak w Niewinnych Anne Fontaine, kiedy ten delikatna, sentymentalna nuta jest domieszana do filmu. To jest dla mnie dosyć ważne, żeby ta historia miała ludzki wymiar, nie była tylko chłodną analizą rzeczywistości, nie traktowała tylko i wyłącznie świata jako czegoś, co mamy formalnie ocenić, albo nie była sama formalnym konstruktem, tylko dosyć istotne dla mnie jest to, żeby ten rodzaj więzi emocjonalnej z bohaterem, czy przeżycia emocjonalnego we mnie się wytworzył. Także ja lubię kino też za emocje. To jest dla mnie ważne i zawsze tych emocji w kinie szukam. A kiedy pani przejmowała po Agnieszce Odorowicz, osobie, która rzeczywiście postawiła na nogi polski system finansowania kinematografii narodowej, kiedy pani obejmowała po niej funkcję dyrektora instytutu, to jaki postawiła pani sobie cel główny, jaką misję? Chronienie tego, co jest, bo ten system, który funkcjonuje, jest systemem bardzo dobrym. Jego stałą rewizję, żeby wyłapywać ewentualne błędy
obejmut na bieżąco dokonywać korek i zadbanie o to, co ciągle jeszcze nam nie wychodzi najlepiej, a mianowicie wzmocnienie obecności polskich filmów za granicą, czyli dystrybucję międzynarodową. Wydaje mi się, że to jest taki cel, który zdecydowanie powinniśmy sobie postawić na najbliższe lata. To jest bardzo trudny do osiągnięcia cel, bądź się też wiąże z pewną dbałością o zachowywanie praw międzynarodowych w rękach producentów, tak żebyśmy byli w miarę elastyczni w sprzedawaniu, no ale objawem na przykład, sposobem realizacji tego celu jest ta decyzja, że PiS od tego roku będzie obecny również na MIP.com i na MIP.tv, bo to są targi telewizyjne w Cannes, targi, w czasie których można wrócić już poza obiegiem kinowym do tego obiegu międzynarodowego, przede wszystkim telewizyjnego. I to jest ważne, dlatego że wiele polskich filmów ma ogromną szansę na to, żeby się sprzedać do kilkudziesięciu czy nawet kilkuset telewizji świata i to jest takie miejsce, gdzie warto być obecnym. Oczywiście sprzedaż filmów w tej chwili nie jest zadaniem łatwym, ponieważ wszyscy wszystko kupują w paczkach, więc potrzebujemy jeszcze kogoś, kto będzie skutecznie te polskie filmy pakował i w postaci takich gotowych produktów dostarczał do odbiorców. Bardzo trudna jest sytuacja, kiedy jeden do jeden producent sprzedaje jeden tytuł nabywcy, nadawcy telewizyjnemu. To prawie się już nie zdarza. No ale chcielibyśmy zacząć takie relacje budować i chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby skutecznie polskie filmy dystrybuować międzynarodowo. Ale rzeczywiście, czy polskie filmy mają taki potencjał? Polskie filmy cechują się często lub bardzo często pogłębionym portretem psychologicznym bohatera. My potrafimy się skupić na wnętrzu bohatera i w związku z tym filmy, które są związane ze sprawami obyczajowymi, często społecznymi, które są dramatami, czy dramatami psychologicznymi, to są filmy, w których jesteśmy rewelacyjni, czyli takie, można powiedzieć, troszkę bardziej kameralne kino, ale jednocześnie kino głęboko humanistyczne. Wydaje mi się, że to jest jakaś polska specyfika i trudno tutaj szukać jakiejś wielkiej konkurencji międzynarodowej. Nasze kino na pewno jest bardzo głębokie i tego głównego bohatera, człowieka w jego uwikłaniu bardzo często stawia sobie w centrum zainteresowania. Skupia się na nim ta soczewka uwagi i twórcy, ale przez to też odbiorcy. I na pewno doskonale sobie radzą takie polskie filmy za granicą, bo wystarczy powiedzieć o Zjednoczonych Stanach Miłości, które na pewno są studium tych czterech kobiet, pogłębionym studium. Niby mówią o czasach przełomu ustrojowego, ale tak naprawdę... Mówią o pragnieniu miłości oczywiście, tak? O tym, jak łatwo jest być samotnym w zbiorowisku. No, ten symboliczny blok, w którym mieszkają wszystkie bohaterki, które mimo tego nagromadzenia ludzi dookoła z podobnymi problemami jednak się mijają, tak? Na tej równie symbolicznej klatce schodowej. Także jest to na pewno film, który jest opowieścią bardzo uniwersalną i który może być uniwersalnie odbierany. Czy udało się sprzedać ten film? Tak. Zjednoczone Stany Miłości radzą sobie bardzo dobrze po też swoim sukcesie berlińskim, bo i w Holandii, i w Belgii tam będą dystrybuowane teraz, ale to jest też Francja. Przestań. Chrześcijanka nie może być chcieć światową, służącą diabłem.